Dzień dobry, serdecznie witam. Przepraszam za szum, ale niestety musi chodzić mi falownik w tym momencie. Pokażę wam naprawdę rewelacyjną rzecz, także posłuchajcie mi proszę te 3 minuty. Zacznę od tego. Tu jest tradycyjny hybrydowy falownik, do tego jest magazyn energii, ewentualnie możemy dać akumulatory. To jest jedno rozwiązanie, ale zobaczcie, to samo robi nam tutaj Blue Yeti. Dokładnie to samo. Też tu jest hybrydowy falownik i wam szybciutko pokażę, jak to działa. Jeżeli macie biura, jeżeli macie w domu potrzebę posiadania energetycznej, tak jak ja, chcę się klimatyzować za naprawdę małe pieniądze, wystarczy kupić po prostu panele fotowoltaiczne i mam opór niezależny. Jeżeli macie komputery, UPS-y w pracy i potrzebujecie fajnego UPS-a o dużej mocy, o dużym prądzie, to jest to dla was rozwiązanie. Mamy tutaj wyjście na dwa niezależne stringi fotowoltaiczne. Każdy o maksymalnym napięciu 150 V, 10 A mocy, czyli 3 normalne panele fotowoltaiczne na jeden string, 3 na drugi string. I co najważniejsze, możemy ustawić pracę tego urządzenia w ten sposób. To wam przybliżę. O, zobaczcie, mogę go ustawić jako pracę UPS, ale z... O. I teraz ja tutaj ustawiam, ile procent energii, do ilu procent energii z tego magazynu ma być rozładowany UPS, czyli do 30% on się rozładuje wam, jeżeli oczywiście zabraknie wam energii z paneli fotowoltaicznych. Jak będzie poniżej 30%, wtedy on będzie pobierał energię z gniazdka elektrycznego, tędy, żeby zagwarantować wam zawsze 30% energii na wypadek braku zasilania. Ja to mogę zmienić oczywiście, mogę dojść na 0%, mogę dać na 100%, to jest moja wola, ale myślę, że bezpiecznie dla każdego z nas jest 30% energii mieć zapewnione. I teraz, jeżeli jest energia słoneczna, jeżeli mamy fotowoltaikę, to nam się będzie magazyn energii ładował z fotowoltaiki do 100% i cały czas to urządzenie poprzez swoje ogromną ilość wyjść 230 V i mocy 3 kW będzie zasilało nam komputery, inne urządzenia, klimatyzacje, które potrzebują zasilania. Cały czas będzie się ładował z paneli fotowoltaicznej. Mamy normalny falownik hybrydowy. W przypadku, kiedy jego ilość energii spadnie z danej ilości, będzie ratował się poprzez zasilanie z 230 V. Powiem więcej, my możemy ustawić mu, jaki maksymalny prąd może brać z tego źródła. Czy to mamy dużej mocy źródło, to jak u mnie 15 amperowe, ale jeżeli macie źródło prądu słabej jakości, albo nie chcecie przeciążać sieci energetycznej u siebie w firmie, możecie mu dać tylko, żeby ładował się mocą 5-6 amper i tak dalej. Możecie to ustawić. Także kolejna fajna rzecz, którą wy możecie ustawić. Proszę bardzo. To jest dokładnie to, ta pozycja. Maksymalny prąd, którym może być pobierany z sieci energetycznej. Tutaj cały czas dysponujecie mocą 3 kW. Także taka alternatywa, ładna alternatywa, bez konieczności ładowania, ośpieszania na ścianie, bez konieczności ustawień, bez konieczności kupowania magazynu energii. Tu macie wszystko zorganizowane. Albo ten model AC300 i do niego jeden z czterech. Bo możecie 4 takie magazyny energii dokupić, B300. Zobaczcie, tu jest podłączony ten jeden magazyn. Mogę podłączyć drugi, a do tego mogę też podłączyć do niego kolejny. Mogę też ten magazyn ładować fotowoltaiką. Mamy możliwość podłączenia do samego magazynu energii fotowoltaikę. Także tutaj z tej fotowoltaiki jest dużo możliwości. I tak jak mówiłem, 3 panele fotowoltaiczne na jeden string, 3 panele na drugi string, czyli na balkonie spokojnie umieścicie sobie w dużym balkonie te 6 paneli fotowoltaicznych, ale też ewentualnie możecie to dać na dachu lub w innym miejscu. Także naprawdę bardzo fajne rozwiązanie zastępujące off-grida w całości. No i teraz cena. Te ceny spadają. Zobaczcie koniecznie, ile kosztuje w tym momencie AC300. I myślę, że warto, jeżeli chcecie mieć oczywiście off-gridową instalację u siebie, warto pomyśleć nad czymś takim,
a nie pakować się w coś takiego, co myślę jest dużo, dużo gorsze. Muszę kota wyrzucić, bo mi wszedł i niestety nasika. Serdecznie dziękuję za uwagę.